Jesteśmy przed Seal Ceramikę. Oczywiście przypominam, że film jest nagrywany w technologii 360 stopni, więc w każdej wolnej chwili możecie obrócić kamerę, obejrzeć to, co jest za wami, co jest przede mną, co jest za mną, co jest po drugiej stronie. Klikacie myszką, najlepiej jakbyście oglądali w pełnej rozdzielczości, zależy od waszego łącza internetowego, czyli to zniesie. Klikacie myszką na ekran, kursor i obracacie ekran w dowolną stronę. Jesteśmy w Seal Ceramikę. Zacznijmy od tego, co zostało zaprezentowane na zewnątrz. Na zewnątrz mamy wannę pełną kwiatów i oczywiście jedną z naszych ostatnich nowości zaprezentowanych w zeszłym roku, co prawda. W tym roku została troszeczkę udoskonalona, dlatego zajmuje to miejsce takie tutaj honorowe na dzień dobry na wstępie. Dress code. W wannie są prawdziwe kwiaty, dlatego jest też woda. To są żywe, prawdziwe kwiaty. My nigdy nie oszukujemy, nie idziemy na łatwiznę, jeżeli chodzi o Seal Ceramikę. Wchodzimy do środka. Zaczniemy od strony lewej, gdzie nowością jest kolekcja Imar Mi Cinque, Statuario i Calacatta. Tutaj są dwa kolory. Oczywiście zaprezentowany jest jeden kolor w wersji book, czyli mamy odbicie książkowe, czy też lustrzane, jak to woli. Wielkoformatowej płyty gresowej, w Polsce tak zwane spiki kwarcowe. Przypominam, że spiki kwarcowe jest to nazwa produktu, jest to nazwa handlowa produktu. W rzeczywistości są to płyty w gresie, bez względu na producenta. Więc mamy tutaj wielką płytę. Oczywiście kolekcja jest częścią kolekcji Imar Mi 5, czyli płyty o grubości 5,5 mm. Kolekcja iMetal jest już dobrze znana osobom, które współpracują z Seal Ceramikę. Natomiast jak widzicie, są dwa kolory. Trzeci kolor, czyli ten Korten, który był kolor bardziej brązowy, bardziej przypominający rdze, został wyeliminowany w tym roku, ale tylko i wyłącznie w płytce. Jeżeli chodzi o płytę w wielkim formacie, to pozostała gama bez zmian. Czyli tak jak widać tutaj na ścianie, całe pełne kolekcje. Breccia Metallic, Biston, Marmi, Wood Stripes, Mur i Shades 3+, lub 5. Monokolory są dostępne w dwóch rodzajach, czyli w formie płyty o grubości 3 mm, 3+, czyli z siatką razem, nasza wersja jest zawsze z siatką, lub w formie płyty 5 mm, dokładnie z 5,5 mm, czyli tak jak wszystkie kolekcje, które są oznaczone numerkiem 5. Przypominam, że takie produkty jak iMetalli, widzicie po tamtej stronie, są dostępne w formacie wielkoformatowej, w formacie płytki normalnej, czyli iMetalli w wersji 80x80, Biston i Mur 5 w wersji 30x60 i 30x30, gres barwiony w masie, rektyfikowany. Stonecreed, kolekcję też tą niektórzy już znają, efekt takiego cementu połączonego trochę z marmurem. Teraz przechodzimy do działu nowości. Po lewej mojej stronie widzicie Gordes w formacie 120x260 i oraz wersję 80x80. Poza katalogiem ten produkt już był dostępny od jakiegoś czasu, więc osoby współpracujące z Seal Ceramikę w Polsce znają ten produkt, że tak powiem, takiej sprzedaży pozakatalogowej. Natomiast w tym roku na targach prezentujemy ten produkt w całej swojej okazałości. Jak widzicie u góry, 5 kolorów, 6 różnych wymiarów, 80x80, 60x120, 60x60, 20x60, 30x60 oraz rodzaje powierzchni zwykła, naturalna, gładka, tutaj też jest Gordes, razem z dekoracjami i powierzchnia R11 antypoślizgowa. Langdok, 3 kolory, 3 formaty, tu troszeczkę inaczej, nie ma co prawda jeszcze formatu, znaczy nie ma formatu 60x120, natomiast mamy format 60x90, 60x60 i 30x60. Można układać w multi formacie, jak widzicie jest to płyta bardzo zróżnicowana tonalizacyjnie i powiem szczerze, że mieliśmy w tym roku na wystawie Seala bardzo dużo architektów z Polski, projektantów, co jest mi niezmiernie miło. Uradowało mnie to, bo w poprzednich latach to różnie tak bywało i bardzo każdemu podobał się właśnie ten kolor, który jest tutaj po drugiej stronie, jeżeli patrzycie na mnie, więc
za mną, czyli teraz się odwrócimy, będą następne dwa kolory, czyli mamy kolor 60x90 wystawiony, Langdeck Florac i Langdeck Lucerne, czyli szary i jasny beżowy. A ten jest Langdeck Portes, czyli za moimi plecami Langdeck Portes, a tutaj mamy dwa kolejne. Idziemy do kolejnej nowości, czyli kolekcja Calon. Kolekcja Calon 80x80, oczywiście zawsze gres barwiony w masie, rektyfikowany, po powierzchni bardzo, bardzo gładziutki, taka satynka to jest po prostu dotykając. Jak widzicie też są tutaj takie fajne żyłki, troszeczkę marmurowe, połączenie kamienia, cementu, no taki dosyć ciekawy, muszę powiedzieć, ale w dotyku naprawdę on jest, o ile wydaje się ten produkt jako produkt taki może troszeczkę bardziej chropowaty może, tak, to w dotyku wyczujecie, to jest R9 powierzchnia, czyli bardzo gładka i normalnie efekt takiej prawdziwej satynki. Z przyjemnością na pewno, znaczy może inaczej, nie będzie sprawiało kłopotu bieganie po tym produkcie na boso. To jest bardzo fajny, gładziutki. Kolekcja Dress Code Wanny, którą widzieliście na zewnątrz. Tutaj mamy w całej kozłości, czyli przedstawiona pełna gama. Efekt ta sama płyta praktycznie w formacie drewna 20x120, mozaika, dekoracja, która jest wystawiona, była wystawiona na całej ścianie na wannie. Tak ta kolekcja się prezentuje. Oczywiście standardowy format 80x80, płytka bazowa gładka, później style deco, dekoracja i na dole też taki właśnie efekt, postaram się tutaj pokazać Wam bliżej, efekt takiego materiału i tak to mniej więcej wygląda, więc aha, Milestone jeszcze kolekcja 80x80, którą już dobrze znamy, jest to produkt troszeczkę mało popularny, jeżeli chodzi o Polskę, produkt o rustykalnych brzegach, mimo że jest produktem rektyfikowanym, to jest produktem też o rustykalnych brzegach, dwa kolory, czarny i szary. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o tą dosyć chyba nietypową prezentację w 360 stopniach, jeżeli chodzi o produkty Seal Ceramicę. Tam oczywiście widać dekoracje dress code, na ścianie dress code, nasza piękna wanna. Pozdrawiam serdecznie.